Eminencjo Księże Biskupie, Czcigodni Księża, Szanowni Państwo, przede wszystkim trochę może nie wykład, tylko bardziej świadectwo, tak mnie prosił ksiądz Wacław Dokurno o to i też o tym, jak to wpływa, ta abstynencja, o której pan profesor wspominał, ta dobrowolna abstynencja wpływa na otoczenie, na życie społeczne, na środowisko. I może rzeczywiście potraktuję to swoje wystąpienie trochę jako świadectwo, ale też z przeniesieniem na tego wpływu na otoczenie. Rzeczywiście jest tak, że no ja nie miałem tego szczęścia jak profesor Krzysztof Wojcieszek, że od młodości był abstynentem. Ja nie byłem abstynentem. Byłem w rodzinie wychowany tradycyjnej, jak to się mówi, a tradycyjna rodzina w tym naszym pojęciu to jest taka, że alkohol przy każdej okazji. Więc takie było moje wychowanie i z takiego wyrosłem. I dopiero wtedy, kiedy trafiłem do kościoła domowego w styczniu 1988 roku, 1988 oczywiście, to wtedy zetknąłem się i usłyszałem po raz pierwszy o czymś takim, jak krucjata wyzwolenia człowieka i o tym, co ksiądz Franciszek Blachnicki proponuje. To nie było też, decyzja moja nie była też taka oczywista. Trzeba było dojrzewać do tego. Też nie wyobrażałem sobie, że wychowany w takich tradycyjnych postawach w stosunku do alkoholu może w moim rodzinnym domu alkoholu nie być. Na przykład przy jakichś okazjach rodzinnych trudno było sobie wyobrazić, że przyjadą, nie wiem, wujkowie, inni i nie poczęstuje się alkoholem. To jest była trudność nie do pokonania. Ale oczywiście potrzeba było większej motywacji, większej determinacji i tak z biegiem lat, kolejne rekolekcje kościoła domowego w ruchu Światło-Życie, tą motywację dawały coraz większą i taką decyzję o krucjacie podjęliśmy z żoną chyba w 1992 roku, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście może nie było to, początek był łatwy, był jakiś lęk i myślę, że u wielu osób podjęcie decyzji jest zwykle podszyte ogromnym lękiem, dlatego też nie na darmo w herbie krucjaty jest zawołanie nie lękajcie się, bo po podjęciu decyzji lęk odchodzi, to nie ma problemu, natomiast przed decyzją faktycznie taki jest, ale też co mnie skłoniło i co było też impulsem do takiej decyzji. Otóż od 90 roku byłem wójtem gminy, pierwsze demokratyczne wybory, tak wtedy tak to się ułożyło. Wobec tego problemy alkoholowe, które były widoczne gdzieś tam z zewnątrz, zaczęły trafiać do mnie już wtedy w bardzo konkretny sposób. To wizyty matek, sióstr, żon, tak, zróbcie coś z tym moim mężem, ojcem, bo przepija wszystko, awantury i tak dalej. I takich przypadków było bardzo dużo. To nie jest tak, że są to pojedyncze przypadki. Oczywiście w procentach nie wygląda to tak strasznie, bo rzeczywiście profesor Wojciech powiedział, no 2-3% mamy uzależnionych, tylko do tego od razu trzeba doliczyć ileś procent w koło osób, które są współuzależnione i które przeżywają może większe nieszczęście niż ten uzależniony, bo ten uzależniony to ma umysł przytępiony i może nawet tak nie czuje. To jest tragedia rodzin przede wszystkim. Współmałżonków, dzieci, to jest, tam najbardziej rozgrywają się dramatyczne sytuacje. Więc te kilkaset tysięcy, szacuje się na 700-800 tysięcy uzależnionych, trzeba od razu przemnożyć przez co najmniej 4-5, prawda, żeby te wszystkie osoby, które cierpią z tego powodu, od razu dołączyć. I właściwie próbowałem różnych metod, tak. Woziłem ich na terapię, coś tam, tak, owak, więc różne rzeczy, żeby jakoś skutecznie pomóc. No ale okazuje się, że, no i później się dowiedziałem tak naprawdę, że skuteczna pomoc dla uzależnionego, to jest udział w grupie, jest absolutna abstynencja, czyli on już nie może
jeśli chce zachować trzeźwość, to jest do końca życia alkoholikiem, nie może spróbować ani kieliszka. No i teraz ja postawiłem się w takiej sytuacji, że ja mu nakazuję, tak? Ty już pić nie możesz, tobie nie wolno, bo ty jesteś chory, uzależniony i tak dalej. No ja to co innego, ja piję umiarkowanie, więc mi to wolno, prawda? Więc w tym momencie kłóciło się we mnie to podejście i ta postawa, że jak można kogoś pouczać z pozycji lepszego, jeszcze nieuzależnionego, tak swoją drogą, to nie wiadomo, jakby się potoczyło moje życie przez wiele, wiele kolejnych lat, ale na tym etapie tak to było. A jesteś człowiek gorszy, tobie nie wolno i tak dalej. Więc uznałem, że jeśli kogokolwiek mam namawiać, właśnie głównie o te osoby, do abstynencji, tej wymuszonej właśnie, no to nie mogę, tak jak z tym kształceniem i z programami profilaktycznymi dla młodzieży, tak, to profesor o tym wspominał. Bez tego trudno sobie to wyobrazić. No i stąd ta decyzja. Ale myślę też takim bardzo emocjonalnym impulsem decyzji tej abstynencji, o krucjacie mojej, było to, że na mojej parafii, to wtedy tak mniej więcej teraz, to tak jest, około 40 pogrzebów jest rocznie. Taka statystyka. Tylko że jak bacznie obserwowałem, to w tym roku 7 to było bezpośrednio związanych z alkoholem. Bezpośrednio. 2 to się zapiło na śmierć, reszta zginęła w okolicznościach upojenia alkoholowego, zginęła w wypadkach drogowych, bo to tak to się odbywało. Więc 7 na 40, proszę sobie wyobrazić, to jest jaki, to jest ogromny procent i to, co ileś tam osób ginęło. Przed chwilą patrzyliśmy na te statystyki prezentowane przez profesora Wojcieszka, no to ja miałem to naocznie, znałem te osoby, prawda, widziałem, jak to się odbywało, więc to był taki impuls, który był też takim wyznacznikiem. To jest jak gdyby jeden z elementów i to jest ten element, który miał oddziaływanie na życie społeczne, na środowisko gminne. No i oczywiście niektórzy wójtowie to mówią, że to w ogóle jest niemożliwe, to jak cię wybiorą na następną kadencję, to w ogóle to nie można tego w ogóle pogodzić. Okazuje się, że spokojnie wybierali z coraz lepszymi wynikami. Ostatnia kadencja przed wyborami parlamentarnymi, no to już była taka, że tu się pochwalę, że już konkurenci nie chcieli startować, bo w poprzedniej już nie mieli specjalnych szans, więc pewnie ci, co piją, też na mnie głosowali, to było niemożliwe. Więc okazuje się, że jak można, akceptują, to nie ma żadnego problemu z tym, więc tu nie ma się czego obawiać. Jest się wybieralnym, chociaż się nie pije, więc tu ten lęk proszę zostawić na boku. To jest jak gdyby ten jeden element. I drugi ważna rzecz to jest rodzina. Myślę, że nie wszyscy doceniają wpływ na abstynencji na rodzinę, na młode pokolenie, na swoje dzieci. No my mamy 4 dzieci, 3 synów, a wiadomo jak to 3 synów. Pamiętam swój rodzinny dom, święta, ojciec też miał 3 synów, prawda? Więc w święta siadaliśmy i po pięknie przeżytej rezurekcji, tak, do wieczora to już tam nieźle było. Więc tak wyobraźnia takiego domu, no trochę nie była do końca, myślę, że dobra, bo też różnie bywało. W różnych domach później takie świąteczne imprezy przeradzały się w wielu miejscach w alkoholizm i w mojej rodzinie, już tej dalszej, są takie przypadki, obserwuję, jak to poszło, w którym kierunku. Stąd też wielka troska o to, żeby synowie, bo oni najbardziej zagrożeni, żeby byli trzeźwi. Jeden jest w krucjacie w tej chwili, jeden był w krucjacie do 25 roku życia, czyli później zrezygnował, ale właściwie je praktycznie symbolicznie. Trzeci, co prawda nie jest w krucjacie, ale też właściwie alkoholu praktycznie nie używa. Więc widać wyraźnie, że to miało ogromny wpływ i jak patrzy się na rodziny tam, gdzie był alkohol w domu i jak ta młodzież miała okazję do picia, to jest to zupełnie inne. No ale to jest taki mój osobisty
mój osobisty, rodzinny sukces, tak nasz osobisty, rodzinny sukces z żoną, tutaj mogę powiedzieć. Więc to jest ten element drugi. I teraz kolejna rzecz, to jest też podejście do profilaktyki, do tego, jak samorząd może to robić, bo tutaj parę słów chciałbym powiedzieć na ten temat, chociaż może to nie jest precyzyjnie związane z tematem, ale bardzo istotne. Jeśli już wspomniałem, że byłem wójtem gminy, to wiem, jakie są problemy, jakie błędy popełnia się w gminach, jeśli chodzi o działania przeciwalkoholowe. I to warto powiedzieć, bo ja w takim błędzie też na początku tkwiłem i wiele osób nadal ten błąd powiela. Znaczy bardzo mocno te komisje przeciwdziałania alkoholizmowi skupiają się i koncentrują się na wyciąganiu alkoholików. Oczywiście słusznie, bo nikogo nie wolno przekreślać, absolutnie nie chcę powiedzieć, że tu nie zwracamy uwagi, tak, ale czasami koncentrując się na pomocy alkoholikom, zapominamy o tym, że w to miejsce, w tym czasie przybywa nam 10 nowych. I to jest chyba najistotniejszy błąd, który popełniają te komisje, że zwykle jest tak, że to jest oczywiście rzecz emocjonalna, jeśli uratuje się jednego alkoholika, będzie trzeźwy, to rzeczywiście jest to spektakularne zwycięstwo. Ale tak naprawdę w tym czasie poprzez młodzież, poprzez różnego typu imprezy przybywa nam następnych kilka. No, o tych statystykach dotyczących picia wśród młodzieży to już było mówione, nie chcę do tego wracać, ale to jest tak gdyby ta otwarta furtka do tego, do wchodzenia w alkohol. Więc tutaj bardzo mocno podkreślam, żeby w tych programach profilaktycznych, które uchwałą Rady Gmin się przyjmuje, że profilaktyka musi być w należnej pozycji postawiona. Ja bym powiedział, no numer jeden, absolutnie. To jest coś, na co musimy zwracać uwagę i programy edukacyjne w szkole, bo to wtedy, kiedy zaczyna się inicjacja alkoholowa. No wiek 12-15 lat jest niezwykle istotny. Im dłużej przetrzymamy w abstynencji młodego człowieka, tym większa szansa, że uratujemy go od alkoholizmu. Jak on zacznie pić od 12 roku, 15, to właściwie te szanse, że go uchronimy, maleją z każdym rokiem. A im dłużej, nawet jeśli nie będzie abstynentem później, ale jeśli on zacznie aktywnie pić no w wieku, nie wiem, 20, 25 lat, to wtedy ogromna szansa, że już będzie na tyle dojrzałym, że w ten alkoholizm nie wpadnie. I to jest ten element niezwykle istotny i ważne myślenie o tym, żeby myśleć o profilaktyce. To takie moje wtrącenie dotyczące programów profilaktyki z obserwacji, bo rzeczywiście to jest to. I druga rzecz to jest to, aby rozmawiać i edukować osoby współuzależnione. To jest bardzo istotne. Ja jedną scenę tylko opowiem, ale tak jak mówiłem, będąc wójtem, tam jedna matka przychodziła, łzy wylewała nad swoim synem, rzeczywiście już sprzedawał, wynosił wszystko z domu całkowicie. No i mówiłem o tym, żeby trzeźwość, tam woziłem go, próbowałem wozić na terapię. No i przed świętami Bożego Narodzenia jestem w sklepie, a ta matka kupuje dwie butelki wódki, nie? Pytam się, no wie pan, no, święta bez alkoholu, no, czyli jaka ogromna nieświadomość, czyli sama dbała o niego, żeby, broń Boże, z tego alkoholu nie wyszedł. A cały rok płacze, że jest to bardzo trudne, więc to uświadomienie tych współuzależnionych, ta edukacja jest tutaj ogromna. No i abstynencja, tak? Tu mówimy, że jest osób tyle i tyle. Tylko, że większość abstynentów niestety to ukrywa swoją abstynencję. Dlaczego nie pijesz? No bo jadę, chory jestem, taki, owaki, nie mogę. A naprawdę, nie ma się czego wstydzić. Mówmy, że jeśli nie pijemy, to jesteśmy abstynentami świadomymi, w krucjacie wyzwolenia człowieka. Mówmy zasady, tak? A co to jest krucjata? No to tak, nie piję, nie kupuję, nie częstuję. To jeszcze te dwa dalsze kroki są może czasami istotniejsze niż to nie piję, bo wiele osób jest przerażonych tym, że no nie pić to jeszcze
mogę, ale żeby nie poczęstować, no to już jest w ogóle trudność i przeszkoda nie do przebycia. Od 2005 roku jestem posłem, pełniłem różne funkcje, takie, inne, i naprawdę nie ma żadnego problemu. Nie trzeba koniecznie wyobrażać sobie straszliwych rzeczy, że będzie toast oficjalny i że ja tego toastu nie wzniosę, albo go wzniosę szklanką wody. Ważne, żeby też, tak już podkreślam, nie sokiem jabłkowym, który jest podobny do wina, bo wtedy nikt, to nie będzie wtedy świadectwo, więc też na to trzeba zwracać uwagę. To musi być coś, co pokazuje, że nie jest to, nie przyłączamy się do tej grupy. I nie ma właściwie żadnych problemów, nikt się o to nie pyta. Zresztą tak szczerze mówiąc, obecne czasy są trochę czasami takimi tolerancyjnymi wobec różnych dziwactw, prawda? Jedni są weganami, wegetarianami, inni są tacy, więc w tej chwili to nawet ten abstynent to nie jest już takim wyrzutkiem, jak może jeszcze był w takim w społeczeństwie już naznaczonym gdzieś na wiosce, na weselu, jakby taki nie pił 40 lat temu, być może byłoby trudniej. Teraz jest na pewno dużo łatwiej i na pewno to daje okazję do świadectwa i daje okazję o tym, żeby powiedzieć, co to jest abstynencja i po co ona jest. Nie chciałbym wchodzić już w szczegóły, bo czas pewnie mam ograniczony, tak jak już tak, ale to jest niezwykle istotne, żeby też mówić, jakie są przyczyny. Naprawdę genialny, przemyślany program ojca Franciszka Blachnickiego, który zmienia nawyki, zmienia kulturę picia, zmienia obyczaje. To jest niezwykle istotne. Bo nawet nie chodzi o ten ilość alkoholu, zmiana obyczajów, że alkohol nie jest konieczny do życia i to musi być utrwalone. Można normalnie żyć, normalnie funkcjonować. My robimy bale bezalkoholowe, a 150-200 osób. Generalnie to tak tych członków krucjaty to jest tak może 1/4, ale inni przychodzą. Na początku oczywiście z niedowierzaniem, no jak to się bez alkoholu można bawić, ale jak przyjdą, to już później wracają co roku. Okazuje się, że można, więc można przełamywać te stereotypy i do tego zachęcam. W parlamencie jest kilku członków krucjaty wyzwolenia człowieka, no jeszcze nie 400 albo nawet 230. Pracujemy nad tym, żeby było jak najwięcej, żeby też dawali świadectwo, bo osoby rzeczywiście takie mają okazję. Nawet jak na imieniny ktoś mi przyniesie nieopatrznie jakąś tam alkohol, to mu wtedy wyjmuję i tłumaczę mu, co to jest krucjata i po 5 minutach to już zabiera i już powie, oj tak, to ja właściwie też nie piję, tylko tak, to tak, tylko tak już przyniosłem, bo nie wiedziałem co, no mężczyźnie, to tak nie wiadomo co kupić, no to jest to najlepsza forma jakiegoś upominka. Więc myślę, że warto to robić po to, żeby pokazywać sens krucjaty dobrowolnej abstynencji po to, żeby zmieniać obyczaje, zmieniać w Polsce tą kulturę. Dziękuję bardzo. Serdecznie. W tym czasie, kiedy ksiądz reguluje mikrofon, to ja się dorwę jeszcze do tego funkcjonującego i poproszę o repetycję, powtórkę oklasków dla pana premiera ze względu na te jego osiągnięcia życiowe. Jeszcze raz, proszę państwa. Bo mam okazję skorygować tą moją zapowiedź. Mówiłem, że 30 liderów jakby było, to by było już dobrze, ale skoryguję. Wystarczyłoby 7, tak jak w tym filmie, 7 wspaniałych. Jeden z tych 7 tutaj jest, tak? I jeszcze malutka korekta. Nie chciałbym, żeby państwo wyszli z jakąś niewiedzą z tego spotkania. Tu zauważyłem, wsłuchując się uważnie w wystąpienie pana premiera. To dokładnie jest tak, że są policzeni alkoholicy, czyli ciężko uzależnieni według nowej klasyfikacji w Polsce, tam powyżej 500 tysięcy, ale te same badania pokazują, że jest 2 miliony osób, które mocno nadużywają, są na drodze do alkoholizmu. Razem to daje 2,5 miliona bezpośrednio zakłopotanych, nie licząc tych, o których pan premier mówił, tych współuzależnionych, bo ktoś musi tą statystykę robić. Tak, w jaki sposób to robi?
pijąc więcej niż 30 litrów czystego etanolu rocznie. Jest kilkunastoprocentowa taka grupa, więc jak ja mówiłem, że tych uzależnionych jest 500, to proszę właściwie to rozumieć, to jest choroba i tych, te pół miliona to jest ciężko chorych, ale im towarzyszy duża grupa, dużo za duża, tych nadużywających. I jest w nauce taki paradoks prewencyjny, że najwięcej szkód płynie nie od tej grupy tych 500 tysięcy uzależnionych, tylko od tych 2 milionów nadużywających. I o tym by można wiele mówić, bo to jest nasza pięta achillesowa. My jesteśmy jakby sparaliżowani tym widokiem osób uzależnionych. Tymczasem ludzie, którzy nie umieją korzystać z alkoholu, to jest nasza aktualnie w Polsce pięta achillesowa. Ja osobiście jestem niezwykle wdzięczny panu premierowi za jego postawę i świadectwo i wyszukuję takich podobnych. Jednego ministra konstytucyjnego też znalazłem innego. To już do tych 7 już 2. To już nie jest źle. Dziękuję bardzo.